Witam wszystkich, z tej strony Broluk i zapraszam do oglądania 8 już odcinka z serii Gramy Wy, Crusader Kings 2. W ostatnim odcinku, no po raz kolejny nie udało się nam zdobyć tego Pomorza. Po raz kolejny książę Siemomysł jakoś się wykaraskał z kłopotów. Ale i tak uważam ostatni odcinek za udany, ponieważ narodził nam się syn, który jest teraz naszym dziedzicem, dziedziczy wszystkie nasze tytuły. Czy nie źle, lepsze to niż że nasza córka miałaby mimo wszystko dziedziczyć te tytuły. Ale i tak bym chciał zyskać ten dostęp tutaj do tego Pomorza. No. Do Pomorza. Chyba, żebym tutaj Prusy spróbował zdobyć, no, ale ci tutaj dosyć mocni są niestety. Co chcę jeszcze sprawdzić, to nawrócić ludność na Podlasiu bym musiał. Ponieważ tutaj jest wiara pogańska, Romuwa. Jaki tam obszar kulturalny, to nieważne. Litewski to już jest pod Litwę, tu podlega wszystko. Chyba, żeby tą Litwę spróbował zdobyć. Mogę mu wypowiedzieć wojnę. Też bym mógł wypowiedzieć wojnę. Święta wojna o Litwę. Nie ma tu zbyt wiele tych ziemi. Może bym się starał skupić na tych terenach tu po prostu. Te dwa jakbym zyskał, bym może mógł utworzyć księstwo litewskie. I zyskać ten tytuł. Jak moje armie. Dosyć sporo tu mam. No, ponad 8 tysięcy ludzi. Chyba to zrobię. Po prostu wypowiem mu wojnę. Z finansami jak stoimy. Średnio mamy coś tam, ale nie za wiele. Święta wojny o Litwę. Ile to nam... 600 punktów prestiżu, żeby wypowiedzieć tą wojnę. To chyba jednak nie. Dlaczego tak dużo punktów? Zawieszenie broni w 77 roku się kończy. 11 października. Czyli poczekam do tego czasu. W tym czasie jeszcze... Nasz marszałek nic nie robi. Rozwijaj technikę wojskową tu w Krakowie. Badaj technologię, może bym... próbował... Tego bym mógł tu wysłać. Może by mi się udało za... Nie, miałem go tutaj wysłać, najlepiej tego spróbować zamordować. Ale no to... Dobra, poczekamy do tego... 11 lipca, tak? Tak, 11 października, czyli ponad rok. W tym czasie może coś byśmy tu zorganizowali, jakąś imprezę czy coś. Uda się na wielkie polowanie. O, możemy. Co najmniej miesiąc wcześniejszy niż listopad. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Trochę prestiżu przynajmniej wejdzie. Mój kon podczas posigu nad winą na szczęście mnie nie przygód, ale cierpi. Sam zakończę. Co prawda intryga mi spada, ale prestiż będzie nam trochę, co się przyda. Litościwość, okej. Okay. Ugary były dziś rano bardziej ożywione niż kiedykolwiek. Przed nami musi być coś zdumiewającego. Na co czekamy? Ruszajmy. Zyskuje cechę pracowitość. 5% na to. Zyskujemy pracowitość. A nie mieliśmy... Mamy tą cechę, czyli mój koń chyba okulał tchórz. Upolujemy je. Wojskowość plus 2. Zróbmy to innym razem. Zadowolenie. Ten burmistrz Budziwój
chyba niezbyt nas lubi. Jeszcze pogorszy się go. Chyba wezmę to po prostu. Mam nadzieję, że nie będzie tu zranienia żadnego. 5% tylko. Cechę pracowitość mam. Jestem tak sprawny łosą, że nie zawsze potrzebuję asysty podczas polowań. Przed sobą widzę dużą watachę wilków. Wyglądają na głodne. Przydadzą się ciepłe płaszcze na zimę. O, jaki hojrak. Na brak efektu, zranienie, okaleczenie. 10 prestiżu. Może lepiej uciekać. Tchórza nie chcemy oczywiście. Zaryzykuję to. Mam poważną... zdobywam cechę zranienie. No nie. Ciężko ranna. Kolejny raz. Ajajaj. Psy złapały w lesie trop dzika. Mamy szansę na zabicie potężnego zwierza. Chłopi go wykończą. Znowu jakieś... Stawię mu szot z włócznią w ręku. I tak mamy już zranienie, czyli chyba drugi raz zranienia nie możemy zyskać. Mam nadzieję, że nie zginiemy od tego. W północnych częściach okolicy znanej jako Kratków widziano białego jelenia. Mówią, że ma wspaniałe poroże i jest największym jeleniem, jakiego kiedykolwiek widziano. Mojego najlepszego łowczego. Ma dobrą opinię o nas. Jaką też ma dobrą o nas. Jeleń będzie mój. Brak efektu, zranienie, okaleczenie. Jakieś dodatkowe bonusy. Litościwość. 15 prestiżu zaryzykuję. Wielkie łowy dobyły to była szlachetna inicjatywa i prawdziwe wyzwanie dla naszych zdolności bitewnych. Napawają mnie dumą. Mam nadzieję, że tą cechę zranienie utracimy. Teraz możemy sporo ludzi powołać. Pięknie. Którego roku to 77 do października, czyli przez rok. Tam? Jak długo będzie? Też do marca. Że powinien należeć do mnie. I usunąć przeszkody stojące na... tytuł. Jaki on chce tytuł? To prawda. Zyskuje księstwo Kujawy. Ja tego tytułu nie posiadam. Dyplomatycznie odmówię ci. Dzięki mojej wysokiej dyplomacji bez problemu sobie radzę z takimi rzeczami. Dobra, będę czekał po prostu do tego października przyszłego roku i zaatakuję tą Litwę. Może bym mógł z jakiegoś lepszego kanclerza, no nie mam. Dowódca także nie. Zarządca majątku lepszy jakiś nie ma żadnego. Intrygi także nie. No tu jest lepszy. Nie, także nie. No, ten to jest wspaniały ma tutaj. Nie uszło mej uwadze, że kanclerz, którego zatrudnia Ołomuniec, herald przekupuje i grozi wielu osobom na moich włościach. Próbuję w ten sposób pozyskać sobie jak najwięcej ludzi, którzy uznają żądanie oddania mojego tytułu. Roszczenie to zostało sfabrykowane na polecenie jego seniora, którym jest hrabia Otto z Ołomuniec. Lepiej niech tego nie próbują. Gdzie to jest w ogóle? Tutaj. Ojej, kurczę. Tego mi jeszcze brakowało, żeby tu jacyś cesarstwa rzymskiego próbowali mi się tu wtrącać. Hrabia Ota przystojny. Zamorduj. 350. Lepiej niech tego nie próbują. Intrygi. No jest specjalnie. Zamordować żonę to tego... Czemu? Się kochamy przecież. Pisek. Oto... Podrobiony. Co za drań. No tak, wysunę te żądania. W każdym momencie może nam tu wojna wybuchnąć.
Ajajajajajajajaj. Miejmy nadzieję, że nie będzie miał tu zbyt dużych. O! Możemy zażądać ekskomuniki na gnidzie. Spróbujemy. Tracimy tamtą pobożność za to te 50, ale może się uda. Rozważa. Ha! Został wyłączony z komunii kościelnej tutaj. I dobrze, to ja bym mógł teraz. A nie, nie mogę mu wypowiedzieć wojny. Ale mimo wszystko, może trochę się opamięta. Dobra, czekamy na ten październik. Tu mogę wysunąć jakieś słabe roszczenia. To dalej to samo, ten Nowogród. Chciałbym go zamordować najlepiej. Zamorduj. No, nie stać nas na to. No i dlaczego to zapauzowałem? I dlaczego ten nasz kanclerz zakichany nie może sfabrykować roszczeń? Ona mi szpiegów robi, swój siatkę szpiegowską. Szansę na zabójstwo. Zamorduj, nie możemy także tego zrobić. Nie, najlepiej by było wysłać go na ten ołomuniec. Spróbować zamordować tego lepiej. Ponieważ ten mi tu nic nie może na razie zagrozić. Także. Nie chcę wasalizacji. On jest żonaty. Niezbyt nas lubi. Nic, tyle bawię już naszym celem. Co to jest w ogóle za. Tytuł, że chce być królem, chyba. Oskarża mnie o heretyzm. Biskup Jan z całą pewnością nie jest heretykiem. Metropolita Wacław. Wysoko ma opinię o nas, także. Nie jest heretykiem, nie chcę tu coś. Mieszać za bardzo. Nowe ważne decyzje są dostępne. Zorganizuj wielki turniej. Nie będzie drugiej takiej okazji za naszego panowania. Chyba to zrobię właśnie. Dodać chciałem tą wojnę rozpocząć, nie będziemy za bardzo, ale finanse się powinny do tego czasu poprawić. Jak tu religia jeszcze? Lubią nas tu bardziej, ten nas zbytnio. Ciągłe uderzenie adrenaliny i przyspieszone bicie serca sprawiają, że się szybko męczę. Pałanie gniewem nie jest tak przyjemne jak niegdyś. Muszę się troszkę się uspokoić, tracić cechę gniewność. No, mogę bez tego przeżyć, szczerze mówiąc. Przed zranieniem mnie tu jeszcze. Stracimy trochę wojskowości. Ale mamy wysoko to. Zyskamy za to dyplomację i chyba intrygę tam. To zranienie, żeby nam znikło najlepiej. By było. Ten tutaj prowadzi wojnę z kimś. Znowu z tymi tu. Została na wiarę katolicyzm nawrócona. Bardzo dobrze. Papież. Wzrosła opinia. Okej, tu zakończyły się te budowy. W Krakowie, tak? Tak. Tu jeszcze jedna trwa. Dobra, to musi się zakończyć też. Zmienię tego tutaj. Nasz metropolita może robić coś innego w takim razie. Wiara. Religia, ładnie. Spójna religia. Co by mógł robić, to rozwijać kulturę. W Cieszynie niech to robi. Trochę ulepszymy te nasze inne domeny bezpośrednie, które nam podlegają.
Och, umarł w Lochach, ten co buntował się przeciwko nam. Miałem, że mi przykro. Ginie w Lochach i dziedziczymy po nim tytuł. Ładnie, mamy w ogóle, możemy mieć 8 aż. Ładnie. Super. Sporo wasali mamy. Jakich opinia teraz o nas będzie tam. Co z tym turniejem poza tym jeszcze? Opinia. Sporo mamy. Ten. Tutaj. Odwołaj tytuł ziemski. Hrabstwo Górny Śląsk, Dolny Śląsk. Strać więźnia. Tylko 10. Okej, stracimy go. Po prostu. Nie mogę odwołać tytułu jego, ale tu jego syn teraz przejął to. Te hrabstwa dwa. Okej. Trochę straciliśmy opinii tam wasali, ale po turnieju powinno się poprawić to. I wszyscy nas lubią i tak. W religii chyba nam to spadło. To mogło to dosyć poważnie nam zaszkodzić. Nadaj tytuł honorowy. Nadam mu. Jałmużnik. Tu będziemy mieli na więcej. Większą opinię jego o nas. I temu jeszcze nadamy tytuł honorowy. Podczas, czy nie będzie. Okej. Czas, w końcu się to rozpoczyna ten turniej. Czas rozpocząć turniej. Przez kolejne 2 miesiące niech wszyscy okażą swoją sprawność bitewną. Okej. Akurat się skończy w momencie, gdy będziemy chcieli wypowiedzieć tą wojnę tutaj. Zobaczymy, co się będzie działo. Dlaczego te zranienie mi nie chce zniknąć? Jak tam nasze armie? Oj. Już ponad 10 tysięcy luda może. Kończy się czas rozejmu. Właśnie o tym mówimy. Muzyka jest świetna tutaj w tej grze po prostu. Przebor w Lostowic zostaje zwycięzcą mego wielkiego turnieju. Naprawdę na to zasługuje. No nie? Dokładnie. A to jakiś stąd tutaj. Ze Śląska. Nie jest mój dworzanin ani nic takiego. Chociaż mnie wygrałem w wielu walkach, byłem dość dobry, by zająć 2. miejsce. Och, żeż ty, nasz król startował sam w tym. Ile prestiżu? 250. To wygranie wojny nam tyle nie daje. Ależ ty, którzy jesteśmy pod względem prestiżu teraz? Werknę tylko. W Europie mamy ponad 1300, czyli 3. miejsce. Miłosz z Ostrów, ładnie. 1325, no dosyć wysoko jesteśmy. Najlepiej oczywiście w Norwegii ten władca. Zdobywca po prostu. Okej. Co ja robię tu, mam wyłączyć. Norwegia dosyć taka, nie powiem. Na każdą stronę idzie. Nie uszło mojej uwadze, że kancler, którego zatrudnia, kolejny. Król. Trzech tutaj teraz, król w ogóle. Ojej, kolejny. Turniej zakończył się i nastał czas, by pławić się w chwale. Ładnie, opinia się poprawia naszych wasali. Drugi raz już takiej okazji nie będzie, niestety, za naszego panowania. Jaromir ten, no tak, wysuwa te roszczenia. Co za drań. Ej, może spróbujemy ekskomuniki. Ty, gnido. Chciałeś wojny tutaj, żeby zyskać. A to będziesz miał ekskomunikę. Papież jest po naszej stronie.
Polska to kraj katolicki, nie tak jak wy. Ha, dostałeś i na co ci to było? O, mamy kolejny event. Księga bez tytułu zostaje mi wetknięta w ręce przez zakupturzonego człowieka ubranego na granatowo. Coś mówił, ale słowa ginęły w harmidrze. Ale nadal mam księgę. Iluminacja, prestiż większy. Pobożność mi się przyda, bo tam z pobożnością słabo stoimy, słabo. Okej, tu coś... Sekret księgi nadal pozostaje zakryty mimo tygodni intensywnej pracy, straconego czasu i inkaustu. Ten człowiek musiał być jakimś maniakiem wypełniającym cenne stronice absurdami niezrozumiałymi symbolami. Zyskuje cechę uczony, traci cechę iluminacja, której i tak nie wziąłem. Uczony, ha, dwa do nauki, tym lepiej dla mnie. Czy mogę mu wypowiedzieć już tą wojnę bez żadnych konsekwencji? Tak. O Grodno, o Litwę. Chciałbym od razu tutaj, co zyskamy? Tytuły. Dobra, myślę, że w tym momencie zakończę odcinek. W następnym odcinku spróbuję coś tu zawalczyć. Trzymajcie się, do następnego razu.